Cześć wszystkim na moim kanale. Kurczę, nie będę ukrywał, że jestem strasznie szczęśliwy. Mamy 1 maj. Jak to mówią, właściwy człowiek na właściwym miejscu. W końcu wybrałem się nad wodę. Jest delikatny wiaterek. Ten szum wody po prostu działa niesamowicie kojąco. Sporo łódek i pontonów jest na wodzie, ale nie widziałem, żeby ktokolwiek coś łapał. Widziałem za to tarłoleszcza. To zawsze dobrze. Jak coś się w tej wodzie dzieje. Jak nic nie złowię, to sobie przynajmniej popatrzę na rybę. No i cóż. Zostańcie do końca. Trzymajcie się. Mam świadomość, że dawno nie zamieszczałem żadnych filmów. To wcale nie oznacza, że odwiesiłem kamerę lub porzuciłem wędkarstwo. Na moich dyskach jest pełno ujęć z moich wypraw, tylko niestety nie mam czasu na montaż filmów. Ale postaram się trochę go wygospodarować w najbliższej przyszłości. O, jest. I teraz ciekawe, czy to jest leszcz, czy to jest boleń. To jest leszcz chyba. Naraz zawsze jako pierwsza budzi się do nowego życia. Woda szybciej się nagrzewa, a to bardzo mocno wpływa na żerowanie ryb. Taki kawał leszcza. To jeszcze chyba nie jest mój rekord. Jest. Ładna rybka. A, chyba leszcz. Jeśli mam być z wami szczery, to ze wszystkich gatunków ryb najbardziej nie lubię leszczy. Zaraz potem okoni, a później tołpy. Sam się wypuścił. Właśnie udało mi się trafić bolenia. Bardzo jestem zadowolony. Tam gdzieś tam chlapie się kolejne. Woda się trochę ogrzała. Ryby chyba zaczynają żerować, także
jestem dobrej myśli. No i cóż, no, jedna ryba za mną, 5 przede mną, mam nadzieję. Odhaczam bolenia, mierzę, wypuszczam, gdy jeszcze po drodze zrobię mu zdjęcie. Zostańcie do końca. Jest! Jest! Ha, ha! Nareszcie. Pierwszy boleń 2024. Taka ryba. Super. W sumie to nie było sensu mierzyć tej ryby, ponieważ bądźmy szczerzy, boleń nie należał do największych. Będzie z tego film. Naref obdarowała mnie jednym nie za dużym boleniem i dwoma całkiem przyzwoitymi leszczami. Ale nie o to mi chodziło. Chciałbym złowić jednak same bolenie na ten czas. No może ewentualnie jakiegoś szczupaka, ale nastawiam się na bolenie. Dzisiaj wybrałem się nad Wisłę. No i Wisła wygląda przeniesamowicie. Zmieniło się totalnie wszystko. Tam, gdzie były doły, tam nadal są doły, a obok też są doły. Nie, żartuję. Tam, gdzie były płycizny, zrobiły się doły, a tam, gdzie były doły, no to tak jak powiedziałem, one pozostały. To fajnie. Porobiły się nowe przykosy, woda inaczej kręci. No, wygląda to niesamowicie. Jest piękny dzień. Kilka łódek widziałem na wodzie, ale nie ma tłoku jeszcze. Przyroda się obudziła, wszystko wygląda wspaniale, ptaki ćwierkają, jestem szczęśliwy. Jeszcze jakby udało mi się coś złowić, to moja radość weszłaby na dalszy poziom, no ale i tak nie jest źle. Lepsze to niż siedzenie w domu, czy praca w biurze, czy cokolwiek innego. Może jeszcze się uda coś złowić. Zostańcie do końca. Naref jest super i bardzo ją lubię. Moim zdaniem jest tam zdecydowanie większa szansa na majowe bolenie niż na Wiśle. Ale to właśnie Wisła ma ten niepowtarzalny klimat. Szczególnie w maju jest też bardziej kameralna niż Narew. Później zaczyna się sumowa przepychanka. Na moich dyskach i kartach pamięci mam wiele uwiecznionych ryb. Jeśli
Jeśli chcecie dalej oglądać moje filmy, to w najbliższym czasie będzie do tego okazja. Coś było. Tylko cóż to? Było ewidentnie szarpnięcie. Albo się nie wciął, albo to jakaś inna ryba. Przed chwilką miałem branie, ale niestety nie udało mi się wciąć, albo po prostu ryba odbiła się od woblera. No w każdym razie poczułem szarpnięcie i nic więcej. Zmienię teraz przynętę na takiego woblera, który schodzi głębiej. Także będę szukał tych ryb bardziej w pół wody i przy dnie. No bo na powierzchni niestety nic nie widać. Totalnie martwa woda. Wydaje mi się, że jeszcze na Wiśle jest troszeczkę za wcześnie. Nie widać żadnego ataku, nic, zero. Totalna próżnia. W czerwcu nie bardzo miałem szansę połowić sandaczy. Tak właściwie to w Polsce byłem raptem parę dni. Natomiast w tym momencie mam zamiar sobie to odbić totalnie. Więc myślę, że ten film jest jedynie preludium do moich wiślanych łowów w sezonie 2024.